Cześć, witam Was na kolejnej zasiadce. Tym razem jestem na Wildze, na stawie z wyspami. Jestem po pierwszej nocy. Od wczoraj udało mi się zrobić 5 brań. Wyholowałem 4 karpie. Nie były to rekordowe ryby. Jeden myślę, że tak sporo powyżej 15, ten pełnouski, bardzo ładna ryba. Zobaczcie, ale piękny. Usiadłem w nieco innej części zbiornika, z dala od wysp. No, oczywiście jedną wyspę mam w zasięgu, więc no, nie byłbym sobą, gdybym nie dał tam zestawu. Z tamtego kija miałem 2 brania karpiowe. Jeden karp zaparkował. Wziąłem ręką za strzałówkę, zacząłem go tak podciągać do siebie. No i wiadomo, co się stało, ryba się spięła. Kolejne branie z wyspy było w nocy. Wędka była postawiona na krawędzi wyspy. No i zgodnie z założeniem karp poszedł na otwartą wodę, ale w tym czasie wracałem z drugą rybą. Byłem na pontonie, była noc. Ten karp jechał bardzo długo. I co się stało? Wpierniczył się w kolejną wyspę, która jest jakieś, myślę, 70 metrów od miejsca brania. No ale hol zakończył się sukcesem. Pełnouski, też nieduży, tak myślę, nie wiem, 12-13, żadnej ryby nie ważyłem. Z otwartej wody miałem 4 brania. Ten większy pełnouski, 1 golas, no i jeszcze mniejsze karpie. Także coś się działo tej nocy. Przede mną jeszcze jedna nocka, no tak jak się domyślacie, w ciągu dnia nic się tutaj kompletnie nie dzieje. Trochę poleżałem, trochę się zdrzemnąłem. Jeśli chodzi o pogodę, bo to jest, tak jak wielokrotnie podkreślam, niezwykle ważne dla mnie. Ciśnienie jest wysokie, ale stabilne. Pogoda typowo wyżowa. Wiele zależy od miejsca, na które jedziemy. Wiem, że na Wildze, szczególnie na wyspach, no taka pogoda, czyli słońce, wysokie ciśnienie, chłodne noce, i woda jest już ciepła, no to nie przekłada się jakoś to specjalnie na mniejszą aktywność ryb. Natomiast na innych zbiornikach głębszych wiem, no, że przy takiej pogodzie z braniami byłoby słabo, stąd też wybór padł na Wilgę, no i na ten staw zarośnięty. Jest tutaj stosunkowo płytko. W nocy był przymrozek. Nie wiem, o której dokładnie godzinie się pojawił, ale gdy już świtało, holowałem rybę bez czołówki, chciałem wziąć podbierak, no i był przymarznięty do maty. Hol we mgle, w środku nocy, naprawdę coś pięknego. No nie nagrywałem tego, bałem się brać kamerę na ponton, tym bardziej, że część ryb parkowała w zielsku dosyć mocno, trzeba było się trochę nagimnastykować, no i bałem się, żeby nie utopić tego aparatu. Została mi jeszcze jedna nocka, jutro z samego rana pakuję. Teraz tak naprawdę nie przewożę wędek, jeden kij nie dał brania, no i niech on sobie stoi do wieczora, pewnie wtedy go przewiozę i wywiozę pozostałe wędki na świeżo. W dzień nie ma sensu tego robić, jeden kij leży na brzegu, w ogóle nie wywieziony po tym braniu, które było nad ranem. Poszukam być może nowych miejsc, takich, które może dadzą mi nieco większe ryby, bo no, powiem szczerze, że nie zależy mi na ilości brań. Chciałbym wypracować jedną, dwie, może trzy ryby znacznie większe. Jedna to już będzie super, ale zobaczymy. Najbliższe godziny pokażą. Łowię na grubo, dwie kulki tonące lub bałwanki z 24 plus popki 15. Nęcenie, garść orzecha, garść kulek, żadnych peletów, kukurydzy i tak dalej. Pływam na pontonie na otwartej wodzie, no i szukam czystych placy pozbawionych zielska. Staram się stawiać na granicy roślinności, czyli kończy nam się takie wysokie zielicho, no i zaraz za nim stawiam zestaw.
Gdy była flauta wczoraj wieczorem, woda się już fajnie oczyściła. Echosonda, można powiedzieć, że nie była potrzebna. Widziałem zestaw, jak leży na dnie. Widziałem kulki zanętowe oraz orzech, który spada na dno. Widziałem również cały zestaw, czy jest dobrze ułożony. Woda naprawdę świetnie się tutaj zrobiła, czyściutka, krystaliczna. Myślę, że odezwę się przy braniu albo przy wywożeniu zestawów, a teraz sobie trochę poobserwuję wodę. Już mam jakiś plan na zupełnie nowe miejsce, w którym nigdy nie łowiłem, ale jest to nietypowe miejsce. Być może coś wyjedzie większego z tego kija. Przede mną druga i ostatnia nocka, zestawy już wywiezione, garść kulek, pół łopatki orzecha tygrysiego i to wszystko. Jedna miejscówka w ciągu dnia dawała regularne brania, ale były to brania linów. No tak się zawzięły, dwie dwudziestki tonące lin, jedna dwudziestka czwórka na długim włosie lin. No, mam nadzieję, że teraz będzie spokój, znowu wywiezione dwie dwudziestki, tylko odsunąłem się od tej wyspy kolejnych kilka metrów. No i zobaczymy, ogólnie nie zależy mi na braniach mniejszych ryb. Większość zestawów, a w zasadzie wszystkie, postawiłem pośród gęstej roślinności. Pływałem pontonem, była fajna i nadal jest fajna słoneczna pogoda. Znajdowałem miejsce, widziałem dno, czyste dno między kępami roślin i tam stawiałem zestawy. Jeden jest troszkę dalej od tych roślin, taki bardzo duży plac, 1-3 metra. No i z tego kija w nocy miałem tego największego karpia, więc zobaczymy, jak będzie teraz. Praktycznie dwie miejscówki zostały, kolejne zostały zmienione, więc zrobiłem trochę roszady, aby poszukać tych większych ryb. Postawiłem w miejsca, w które zazwyczaj nie stawiam i zobaczymy, co przyniesie ta nocka. Podejrzewam, że też może być przymrozek, bezchmurne niebo, słoneczko, wysokie ciśnienie. Pogoda nie na ryby, no ale tak jak już wcześniej mówiłem, na tej wodzie taka pogoda się sprawdza, z tym, że wtedy brania są głównie nocą. No cały czas liczę, że wpadnie jakiś większy karp jakoś w tym roku. Do tej wilgi nie mam szczęścia, byłem chyba 2 albo 3 razy. Nie złowiłem jakiegoś bardzo dużego karpia. Amura 18,5 był karp, amur 17 z kawałkiem. No a nie mogę się przebić przez te 20, nawet 19 kg. Może tej nocy się uda. Aczkolwiek zbiornik, na którym jestem, czyli ten z wyspami, stał się już bardzo popularny. Tak jak jeszcze rok temu jeździłem, nie było tu żywego ducha. Teraz jest jeszcze wiosna, nie ma tyle roślin. Siada bardzo dużo wędkarzy. Dużo ryb zostało już złowionych, są pokute. Więc na pewno będzie trudniej złowić coś fajnego niż w ubiegłym roku. No ale też na pewno ma znaczenie to, że nie siedzę w tych największych trzcinach, w wyspach, tylko siedzę sobie tutaj, gdzie jest otwarta woda, fajna przestrzeń, można się troszkę zrelaksować, poholować normalnie rybę, bo tak naprawdę można by było holować do brzegu. No ja po te ryby pływam, nie chcę im rozrywać pysków, no bo po drodze czuję, że ta żyłka jednak trze o te podwodne zaczepy, a dokładnie rośliny, które są miejscami bardzo gęste. Nie ma sensu siłowego holu uskuteczniać, wystarczy wskoczyć w ponton i wtedy zaczyna się zabawa. Hol jest super, karp nie parkuje nam w tych kępach, nie są one na tyle gęste. Dzisiaj z kolegą opłynęliśmy spory obszar wody i tych roślin jest zdecydowanie mniej niż w ubiegłym roku, mimo dosyć wysokich temperatur. Myślę, że no nie będzie aż tak dużo roślin w tym roku. Podejrzewam, że wyjdzie ten glon co zawsze, troszkę tej podwodnej trawy, ale nie będzie tego aż tyle, co w ubiegłym roku, bo no już o tej porze w 2023 miejscami była masakra, no a teraz o tutaj nawet na pontonie mam takie pojedyncze trawy, które są gęste, ale ryba w nich się nie okręca, bez problemu rybę z takiej trawy jesteśmy w stanie wyciągnąć bez większych komplikacji i kombinacji. Myślę, że zobaczymy się przy rybie. Taką mam nadzieję.
zeszłej nocy 5 brań, więc liczę, że ta nocka również nie będzie na pusto. Aczkolwiek sami wiecie, jak jest. Wiatr się troszkę zmienił, ryba mogła przejść w inną część wody. No nie jestem w stanie przewidzieć, jak się rozwinie dzisiejsza noc i wieczór przede wszystkim, bo brania zaczęły się wczoraj jeszcze przed zmrokiem. Ciekawy jestem tych nowych miejsc. Liczę, że z nich może nie być dużo brań, tylko pojedyncze duże ryby. W ogóle zauważyłem, że jak stawiam tutaj w dużych kępach roślin albo znajduję taki czysty plac, ale to jest plac dosłownie pół metra na pół metra, albo taki paseczek wąski, dosłownie taki, aby położyć zestaw, z tych miejsc jest mniej brań, ale wchodzą większe ryby. To już mi się powtarza tutaj od zawsze. No i większość zestawów jest postawiona w ten sposób, z myślą o tych większych karpiach. Ale zobaczymy, czy się to w jakikolwiek sposób przełoży. Woda się zmieniła przez presję wędkarską, przez to, że ryby są już pokute, roślin jest mniej. Na pewno karpie zachowują się zupełnie inaczej niż jeszcze w ubiegłym roku. Dobra, myślę, że na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o karpie. Jeśli coś wpadnie w nocy lub nad ranem, to na pewno zobaczycie tą rybę na filmie. A jeśli nic już nie będzie, no to po prostu zobaczymy się w kolejnym materiale. Tymczasem do zobaczenia, cześć! Czas kończyć zasiadkę. Taki poranny budzik, jest chwilę po 5:00. Nie było rewelacji tej nocy. Złowiłem 4 karpie, ale były to ryby małe. Ten jest największy, ale też nie jest jakiś mega duży. Rybka wypuszczona z podbieraka. Pakuję szybko graty i do zobaczenia. Cześć!